Witam wszystkich ponownie w naszej przygodzie z Dark Souls. I tak jak mówiłem na końcu ostatniego odcinka, jestem przy tym ognisku, po tym failu, że użyłem kości wiodącej do domu i przeniosłem je do ogniska, do głębin z powrotem, ale jakimś, może cudem nie, ale sposobem odkryłem, że bardzo szybko do tego ogniska się można dostać w sumie. Zaraz tam po pokonaniu tych tam różowych gości, gdzie ten koleś do mnie strzelał, był ten most taki, co się trochę chwiał i ja poszedłem nim, ale można było jeszcze przeskoczyć po taki skarb. Przy okazji zdobyłem taką broń, wam pokażę. Gdzie ona tutaj jest? Tutaj. Coś takiego zdobyłem, o. Czy jak to się czyta? Taką broń. Ona tam leżała i zaraz z tej kładki, gdzie ta broń leżała, spadłem praktycznie tutaj, o. Właśnie tu. Tutaj spadłem. Zaskoczyłem w sensie. No. I tym sposobem możemy ruszać w dalszą, wcale niełatwiejszą drogę, która jest tutaj, tak na dobrą sprawę. O, widzicie, już dwa psy są. O, już jeden biegnie, dobra. To dobrze, że biegnie. O Boże, jaki wariat. Jeszcze gdzieś kolesia wyczuwam. Tego... O, przyszedł razem z psem. Oj, widzicie? O! O Boże, no teraz super się zaczęło. Super. Super. Alercia. No mówię, no. To jest właśnie to... Jak jest więcej przy... O Boże, ilu ich tu przyszło? Naprawdę? Czekajcie, muszę to jakoś ich zaspamić. Czy ja nie mam rozpalonego ogniska znowu? Czy mi się wydaje tylko? Czy jak ja tu zginę, tam będę musiał znowu przechodzić to wszystko? Wow. Nie. Bez takich mi tu proszę. Ojcia. Nie mam je tutaj rozpalone. Okej. Ojcie, ale... O, jakiś pies się zabił. Tak szczerze. Widzicie? No mówię, no jak... Zaczną... O, już koleś z toksyn wali. Też. Mówię, tego tatałajstwa... Tu jest tyle nawalone. Wiecie, jak on zasięg ma. Boże. Dobra. Tak jak mówię, no. Pełno tego. Nawalone jest. Taki spam tutaj leci. Ale najgorsze jest to, że tego kolesia nie widzę. Czekaj, nie. Stamtąd gdzieś ładuje, ale weź go stąd traw. Ja go w sumie dobrze nie widzę. O, i dziękuję. Już toksyny. Okay. To jest jakiś nos. Aha, to jest ten taki... Wiem, co tu jest. Ten jeszcze przyszedł. Jejcie, jaki tu jest spam. Powiedzmy w przenośni oczywiście, tak? Widzicie takie jeszcze tutaj? Takie, o. Czy ja jestem w stanie to namierzyć bez... Gdzie strzela ten koleś? Ja tak szczerze mówiąc... Bym chciał to zabić, widzicie? Takie? Nie wiem, co to jest w ogóle. Nie pytajcie mnie, co twórcy mieli na myśli. Tworząc coś takiego. Boże, ten ludek będzie mi tu strzelać. Dobra, trzeba schodzić, nie ma co, bo... Stać w miejscu też nie można.
Problem w tym, że tutaj nie za wiele widać. Wiecie? Też w tej lokacji. Dobra, czy... O, widzicie, kolejny idzie. Ten wariat. O, ja jestem w stanie stąd to namierzyć. Dobra, nie, najpierw tego się pozbędę. No chodź tu. Dobra, on się zagapił. Trzeba od razu wykorzystać. O tak. Pięknie. A w ogóle tutaj można iść tutaj, tutaj. Tu jest skarb. Dobra. Bierzemy go. Dusza. Tutaj można też zejść. I tutaj można zejść. Ojejcie. Kolejny idzie. Ojejcie, i tu jeszcze jeden. Boże mój. Ile ich tu na... Jezu, jak... Ile ich tu wyłazi. Mówię, oni pojedynczo nie są jacyś... Gin. Silni, ale... Już we dwójkę, czy nie mówiąc w trójkę, to już naprawdę mogą napsuć krwi. Tak, ja to spróbuję. Widzicie to? Ja nie mam zamiaru się z tym bawić. Oj, czas, to w ogóle trafiam. W jakiś sensowny sposób. Tak szczerze mówiąc, to ja nie wiem, wiecie? Ale... Nie no, to chyba dostaje, nie? Już ja nie wiem. Teraz może... Czy ja to w ogóle trafiam? Dobra. Spróbuję z łuku. Bo... Naprawdę nie wiem, czy to dostaje. Tak szczerze mówiąc. Ale powinno, nie? Czy... O, okej. Okay. Spróbuję z łuku. No, dobra. Dostawało cały czas. Tylko nie widziałem paska. Z życiem. Jak z kuszy strzelałem, dlatego może myślałem, że... Dobra, pójdziemy najpierw tu. Zobaczymy, co tu jest. Strzelec na wprost. O właśnie, to jest ten ludek. Ale na wprost? Chyba, że z drugiej strony. A nie, tu! Patrzcie go! Tu on był. O, dostałem kępkę fioletowego mchu i kępkę kwitnącego fioletowego mchu. Super. I zabity koleś. O Boże. Jeszcze. Gini. Gini. Zginął? Dobra, wiecie co? Mimo, iż jeszcze trochę drogi jest, to się uleczę. Jeszcze, o, tu jest ten skarb. Okej. Okay. Orla tarcza. Taką tarczę dostaliśmy. Dobra. Koleś zabity. Na szczęście, ewentualnie, jeżeli ja faktycznie zginę, to te typki, co strzelają tymi zatrutymi igłami, to się nie respią. Na szczęście. Więc to jest zawsze plus. Jak już raz ich zabijemy, to koniec. Twórcy chyba trochę tak na rękę poszli. Bo jak oni by się respili, ojejcie. Dobra, idziemy dalej. Tam to coś zabite. To wielkie, co tu było. O. Weźmiemy sobie skarb, tu chyba coś... O, piromancja. Wewnętrzna moc. To do piromancji, jak ktoś z piromancji korzysta. Szczerze mówiąc, ja chyba... Nie wiem, ja zobaczę, czy ja będę z piromancji korzystać. Na razie na pewno nie. Bo to trzeba też... Tutaj też jest w ogóle... O Boże, jaka długa drabina. Jejcie. Tam jakiś skarb w ogóle nie zdobyłem. Ojejcie, jaka drabina. Ojejcie, ty patrzcie. Ludek. A co on tu robił? O. Znowu dostaliśmy po jednej kępce każdego rodzaju. Zobaczcie. Tam ominąłem jakiś skarb, ale... W ogóle, o Boże, ile skarbów ominąłem. Raz, dwa, trzy. Ale tak jak mówiłem, ja... Nie mam jakiegoś... Specjalnie... challenge'a, że tak powiem, żeby pozdobywać te skarby, bo...
bo w tej lokacji to naprawdę nie jest ważne, żeby wszystkie skarby zdobyć. A jak widzicie, trochę tam ominąłem. Właściwie co tu dało, że tu wszedłem? To jest jakaś drabina, czy dalsza droga, czy co? Nie wiem, chyba ludka tylko tutaj można było zabić. No bo ja tu nic nie widzę, wiecie? Chyba, że zeskoczyć tutaj, ale to bez sensu. Zeskoczę na... O! What the hell? Co mnie bije? Co mnie uderzyło? Aha, o Boże, te komary chyba. Czekajcie, ja stąd spadam. Ty, ale coś mnie bije, a ja nawet nie widzę co. Czekajcie, się uleczę. Tak szczerze mówiąc, to chyba są te komary, które na bagnach, ale one tu były zawsze? Ale co gorsze, ja nie widzę nic. A, widzicie, o jest. Co za gnojek. To są takie komary, no ale... Uderz go. Mój Boże. One będą jeszcze na bagnach występować, tam właśnie do ogniska, do którego się zbliżamy. Oj, widzicie, to jest ten duży, pamiętacie go? Tak, i ten, który mnie zabił w poprzednim odcinku aż 3 razy. Więc on przyszedł, zaraz wam pokażę, jak go, mam nadzieję, zabije. Ojejcie, tutaj ciężko się z nim trochę bić, bo tu tak ciasno. Oj. Nie mogę backstaba mu włożyć, bo tutaj jest tak ciasno. Aż się w głowie kręci. Okej, zginął. Ale skąd ten komar przyleciał? Ciasto z łajna. Ja tak jak mówiłem, ja wiem, że te skarby ominąłem, ale ludzie naprawdę... ja nie gram na 100% w tą grę, żeby to zdobywać, przynajmniej w tej lokacji. O, dobra, tu idzie ten koleś. Nie zależy mi aż tak na tych skarbach, zważywszy, że takieś pewnie dusze są, albo inne główienka, tak szczerze mówiąc. To póki co, tak wam powiem, że źle to nie idzie. Już tak się, że trochę tej drogi do ogniska jest. Ale nie jest źle. Przynajmniej się nie ociągam tak jak w poprzednim odcinku. Okej. Tutaj trzeba przejść. Oj. Tu oczywiście nie będzie bossa, bo... Czekajcie, gdzie mi to teraz wywaliło? Tutaj? Aha, tu jest drabina? Tędy się szło? A tak jak mówię, ja już tak nie pamiętam wszystkiego. Ale chyba tak. Albo i nie. A nie, o Boże! To jest nowy przeciwnik. Jakiś taki... pająk? Nie wiem jak to nazwać. I myślałem, że nie, bo... ten tu jest nieżywy. To też będzie taki moment. O, kolejny pająk, widzicie? Ojejcia. Uderzył mnie, widzicie? Oni takim ogniem plują, czy jak to nazwać. Niby nic, a jednak... A jednak boli. Czy ja poszedłem jakąś inną drogą, czy mi się wydaje? Nie. Dobra. Tu będzie koleś ze strzałkami. To pamiętam. O, już pluje. Do cwaniaczka trzeba szybko dobiec. Tylko, że... z tego, co pamiętam... O! Ups. Nie, nie, nie. Chyba gdzieś drabina, czy tu się spadało? Nie, tu się chyba spadało. O, już dostałem toksyny. Super. Widzicie? Jak ja grałem pierwszy raz, to ja tu przyszedłem totalnie nieprzygotowany, bez tych rzeczy. Więc...
możecie sobie wyobrazić. Tutaj jest cwaniaczek, idę go zabić. Nie ma, o, super. Wstałem kępkę. Czekanie w zasadzce, dobra, hu. Mówię, oni się nie respią. To jest chyba ich cały zestaw. Tych kolesi, co strzelają, plus falcjon. O, już się komary zaczynają. Słyszycie? Jak takie lata. Takie coś. Jeszcze taki, o, a tu. O Boże, a ci co się tak tu zgliczywali? Ale ginąć mi tu. Zginął czy nie? On żyje? No jasne, że żyje. No i tak to jest z glitchami właśnie. Widzieliście? Ale... O Boże. Powiem wam, że ognisko jest zapasem. Tak szczerze mówiąc. Tylko żebym ja... Mogłem ten pierścień jeszcze ubrać. Dobra, czekajcie, co? Ja się trochę wycofam. Najgorsze te komary. Tutaj. I szybko sobie pierścień ubiorę. Ten, który zdobyłem. Poprawia równowagę na niepewnym gruncie. Tak, to on. Dobra. Pierścień w tej lokacji jest bardzo przydatny. Tak szczerze mówiąc. Bo tutaj będzie bagno. I bez tego... O Boże. Czy ja spadłem gdzieś? Nie, dobra. Pół biedy jeszcze. Gin. Czekajcie, bo ja się teraz... Pamiętam, że jak ja pierwszy raz tu byłem, to się zgubiłem. Ojcia, jeszcze komary tu są. Czekajcie. Nie, no dobrze, tutaj trzeba iść. Czekajcie, te komary. Taki słaby przeciwnik, ale tego jest... No tak, zatrucie. Dobra. Nabite. I teraz... trzeba było iść... Tam jest jeszcze ten gnojek. Trzeba było iść... Wiecie co? Ja go chyba oleję. O, widzicie jak ja biegam szybko? Ja jestem zatruty i tak. Trzeba było iść przy ścianie cały czas jakoś. Jest! Tak jest, ognisko. O, rozpalamy, siadam od razu. Jakby nie było. Tak. Że jak zginę, to się tu zrespię. I tak zresztą... Nic nie tracimy, bo wszystko tam się zrespiło, gdzie już nie wrócimy. Super. Jest ognisko. Niesamowita skrzynia na wprost. Tak, pobiegniemy sobie jeszcze po nią w tym odcinku. Zbliża się niesamowity skarb. Tak. Nawet nie będę w to uderzać, bo to nie jest mimik. Da-dam! Smoczołóżka chyba. Zresztą mimika można poznać po tym, że te łańcuszki są zwrócone w naszą stronę, ale to poznacie tego przeciwnika. Tak jest, smoczołóżka. Jest to, tak jak są te różne tytanity do ulepszania broni, tak ta służy do ulepszania smoczych broni, więc ja będę mógł sobie ulepszyć mój smoczy miecz, no ale do tego jest kowal potrzebny chyba, czy mogę przy ognisku to zrobić. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. No i tak sobie usiądę. A nie, no i potrzebuję jeszcze 10 tysięcy dusz. Mogę to zrobić przy ognisku, ale aż 10 tysięcy, widzicie? Smoczołuska 1 na 1. Ale... Ale 10 tysięcy. Tak szczerze mówiąc. No więc... ja wszystko naprawiłem. Dobra. Jeszcze chciałem wam pokazać te dropy tak szybko. Bo ja tego nie pokazuję, a powinienem. Zdobyliśmy falcjon. To takie coś. 82. 9 siły, 13 zwinności wymaga. I zdobyliśmy też orlą tarczę. Fizyczne 95. No na błyskawice dobre, bo aż 75. Tak jest. A jeszcze jak odciąłem ogon w sumie ziewającemu smokowi, to też nie pokazałem, to zdobyliśmy. Wielki topór smoczego króla. Tak.
50 siły tylko. No. Okej. Jesteśmy przy kolejnym ognisku i to chyba w sumie już ostatnim w tej lokacji. I teraz będziemy mieli do wyboru. Ja wam tylko tak pokażę. Można iść w lewo. Tam. Można iść w prawo. O, już jestem zatruty. I można iść prosto. Prosto jest do bossa. Ja wam zdradzę, że najpierw sobie pójdziemy w lewo. Już komary lecą, co za gówna. Najpierw pójdziemy sobie na lewo. Tam wszystko wyczyścimy. Potem pójdziemy na bossa. A na końcu pójdziemy na prawo, bo właściwie na prawo się z tej lokacji wychodzi. Więc takie plany. Ale na dzisiaj to już byłoby wszystko. Jeżeli się odcinek podobał, dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. Jak widzicie, teraz już mi tak sprawniej to poszło niż ta pierwsza część. Tak się dosyć mimo wszystko trochę postarałem. Jakoś to poszło. No więc w następnej części dalej eksplorujemy. Już taką tą główną, już ostatnią część Blighttown. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A na razie, cześć.